Hello, hello. We are in the Podgórze. With me is Marek, and behind us the main church of Podgórze. We are about 2 kilometers east from the market square in Kraków, and this is the district Podgórze. In one moment we're climbing up that church to the up to the tower. That's about the 60 meters. Ile schodów razem? 600 schodów. Idziemy, ale jeszcze końca nie widać. Także jeszcze spróchniała drabina przed nami. Jesteśmy już na poddaszu praktycznie samego kościoła świętego Józefa na Podgórzu. Zobaczcie, tu jest sklepienie kościoła poniżej. Są te kolebkowe sprawy w tej części. Ale czadowo cała eksploracja. Skrzypi podłogami. Myślę, że nie, te deski są w miarę świeże. Prawda? Uwaga na głowę. Faktycznie. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Tak, to są dachówki typu mnich i mniszka w takiej części. A to jest korbka od dzwonu. Także. No, a te odważniki? Od dzwonu. W tej części. Jesteśmy już praktycznie w kopule. Witajcie, słuchajcie, dzisiaj eksplorujemy z Markiem. Dzięki Markowi wszedłem tutaj na wieżę kościoła świętego Józefa w Podgórzu. To jest taka jak bazylika mariacka dla Krakowa, to tutaj w Podgórzu ten właśnie kościół główny parafialny. I ostatni fragment wspinania. Jeszcze ten. Jest mechanizm. O, słyszymy jak cyka. Ciekawe co to za technologia. Jakiej to jest firmy zegar? Nie mam pojęcia, ale na pewno są. Michał Mięsowicz, fabryka zegarów wieżowych. Michała Mięsowicza, no proszę. Ten zegar tutaj właśnie na wieży kościoła świętego Józefa. No. Jesteśmy, słuchajcie, już praktycznie na jaskółce, jak to mówią. Tak, już zachód słońca. Jest godzina przed czwartą. Będzie bił na czwartą. Coś będzie bił? Tak. To będzie ten super. O! Jest wieża. Dobra. Jest jaskółka. Zobaczcie. Można dostać zawrotu głowy. Troszeczkę są te zabudzone te okienka. To jest gong. Może poczekamy, jak będzie kwadrans. To usłyszymy go. Proszę, tutaj mamy ogrzewanie. I panoramka. Też nie można otworzyć okienka, ale to tutaj wystarczy tej części. Cały rynek podgórski u stóp. O, troszkę nam się. O, tu widok na szkieletor. Ta część tą. Strasznie głupi gimbal. Dystans. O, i mamy tutaj strzykawkę. Do czego ktoś sobie tutaj dawał? Żyłeś? Czy coś? Po co ta strzykawka? Ja ciekaw. Nie, to podejrzewam, że z olejem oliwienie tutaj tych gongów chyba. Strzykawka taka magiczna. No słuchajcie, wchodzimy, ostatni jeszcze fragment, na same jaskółcze gniazdo, drabina troszeczkę się, co? Giba się trochę, ale ta drabina jest stabilna, także jeszcze jestem, no dobra Marek, no czekaj powolutku, nie no to nie jest tak, żeby się to urwało pode mną, ale delikatnie wchodzę tak na paluszkach, trzymajcie kciuki, żeby, nie no. Solidna, jeszcze z czasów austriackich konstrukcja. Widzę ciemność, jeszcze kawałek. Uwaga, tu jest deska jakaś w tej części. Dobra, jestem, słuchajcie, na samej jaskółczym gnieździe. Marek jest daleko pode mną. Próbuję też wchodzić. Bardzo dobrze, wchodzi bardzo sprawnie. Trzeba te ludzkie umiejętności, takie wrażenie orlej perci tutaj jest. No i taki super. Jesteśmy na jaskółczym gnieździe. Tak, to już jest maksimum naszych możliwości. Już więcej wyżej nie wejdziemy. Także tutaj to jest ta część. Dobra, jesteśmy na samej jaskółce, a tutaj to już jest
Tak, tu jest już ciemność. Słuchajcie, jest jeszcze jedna drabinka mała. Ostatnia. Szczebelki są mocne. Dobra. Jest, trzyma się. Zaraz, w porządku. Jeszcze jesteśmy praktycznie już w samej kopule. Dobra, to już myślę, że